Jak zaoszczędzić na oświetleniu? Wszystko jasne. Przynajmniej w Gierałtowicach. Tutaj bowiem dzięki odpowiednim inwestycjom udaje się rocznie zaoszczędzić nawet 150 tysięcy złotych. Mamy 1500 ponad opraw oświetleniowych i to jest około 1 gigawattogodziny energii elektrycznej zużycia. To całkiem sporo, stąd też gmina od dawna stara się, by przy wzrastającej liczbie punktów świetlnych zmniejszyć ich moc, a przez to i obniżyć zużycie energii. Czynimy to od wielu lat, właściwie od 15, a w ciągu ostatnich 10 lat udało się tak zmodernizować, żeśmy zmniejszyli moce jednostkowe z 400 poprzez 250 na 150 W, co dało poważne oszczędności i wyeliminowanie oświetlenia rtęciowego. Lampy rtęciowe zastąpiły sodowe. Tych dziś jest na terenie gminy 99%, ale i one są wymieniane na nowszą technologię – oświetlenie LED-owe. Lampy LED-owe póki co stanowią 1% oświetlenia gminy. W niedługim czasie ma być ich jednak znacznie więcej, zapewnia wójt Joachim Bargiel. Do tego oczywiście dochodzą inne procesy modernizacyjne oświetlenia, mianowicie ujednolicenie opraw, a także związane z tym ujednolicenie typów tych opraw i zmniejszenie mocy nawet do 72 W oświetlenia ulicznego. Duże oszczędności daje sterowanie oświetleniem przez tak zwane zegary astronomiczne, które włączają i wyłączają lampy zgodnie z zachodem i wschodem słońca. Również pierwsze te lampy LED-owe, które wchodzą tutaj na ulicę Boczną w Chudowie, tu przed Urzędem Gminy i pozostałe ulice, które zgłosiliśmy teraz do dofinansowania, dwie takie główne do programu operacyjnego marszałkowskiego, będą mieć również oświetlenia LED-owe i tu już jest najnowszej generacji regulacja polegająca na tym, że po godzinie 24 można zmniejszyć o dowolną liczbę luksów natężenie oświetlenia. Zwykle to jest w granicach 30%. Trzeba dodać, że w Gierałtowicach pojawi się także oświetlenie najnowszej generacji – solarne. Jest to jedna z najstarszych organizacji muzycznych na Śląsku. Orkiestra Dęta Przeszowice ma już bowiem 122 lata. Pierwsze wzmianki pochodzą z czasopisma Katolik. W 1894 roku są pierwsze wzmianki, że po prostu już działała tutaj dosyć prężnie Orkiestra Przyszowicka. Wtedy straż przygotowywała się do swojego jubileuszu i na tę okazję postanowiono zorganizować orkiestrę. I od tego czasu orkiestra funkcjonowała przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale nastąpiła przerwa, kiedy pojawiła się służba Polsce. Wtedy orkiestra należała do służby Polsce, która miała siedzibę w Rybniku, potem na stałe kopalnie. Nasi muzycy grali w kopalniach, a tutaj była taka orkiestra parafialna. No i 10 lat temu, kiedy właśnie straż ponownie przygotowywała się do jubileuszu, zaproponowali nam współpracę, którą dzisiaj mamy już szczęście i radość świętować dziesięciolecie. Z powodu tych dwóch jubileuszy w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena odbył się koncert jubileuszowy. Orkiestra zebrała mieszkańców w nastrojowy świat muzyki sakralnej, chociaż repertuar, z którym występują, jest znacznie szerszy. Jeżeli chodzi o rozrywkowe utwory, to coś z jazzu, z big bandowych z lat 30., no po prostu dosyć obszerny. Jak się okazuje, mimo że orkiestra wiekowa, to jednak nie brakuje jej siły i wigoru dzięki młodej krwi. W 90% to osoby młode. Lgną do orkiestry, no i z tego trzeba się cieszyć. Myślę, że po pierwsze to jest pasja. To, co nas łączy także dzisiaj, to jest nasza wspólna pasja, jaką jest muzyka. Jeżeli znajdzie się właśnie taka grupa ludzi, których łączy pasja, to myślę, że są w stanie właśnie tego typu przedsięwzięcia zrealizować. Całe życie gram na instrumencie i prawie całe życie tutaj w orkiestrze w Pruszowicach. Dodajmy, że muzycy koncertują nie tylko w gminie Gierałtowice, ale także na całym Śląsku i w Polsce. To była impreza dla widzów o mocnych nerwach. Przez gminę Gierałtowice prowadził tegoroczny rajd Mikołow-Skorzurski.
Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania zawodników. Rajd był pierwszą rundą samochodowych Mistrzostw Śląska. Był również drugą rundą nowo powstałego, historycznego rajdowego Pucharu Polski, czyli cyklu dla samochodów historycznych. W sumie w rajdzie wystartowały 83 załogi, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Organizatorzy przygotowali odcinki specjalne o łącznej długości ponad 40 km, spośród których znaczna część przebiegała zupełnie nowymi trasami w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i gliwickim. Pierwszym OS-em w pętli był właśnie liczący ponad 5 km odcinek biegnący przez Chudów. Wzdłuż tej trasy zebrało się sporo kibiców. Nowa trasa, ja byłem w ubiegłym roku na tej starej trasie, no wygląda fajnie, oglądałem na stronie internetowej taki przejazd live z kabiny samochodu, no wygląda ciekawie. Jest na co patrzeć? Oczywiście, że tak. To jest taka odmienna atrakcja, nie było jeszcze tutaj takiej, nie pamiętam, takiego rajdu, nie, takiego wyścigu. Dzieje się coś w Chudowie. Pogoda nie przeszkadzała fanom rajdów, jednak sprawiała trudności uczestnikom, jak się okazuje. No, było właśnie ciężko dobrać ogumienie właśnie na tę pogodę. Czasami jechało się i były pasma deszczu, mokrego błota, szutru, więc to było najtrudniejsze w tym rajdzie. A zwycięzcami tegorocznego rajdu została załoga w składzie Tomasz Świertnia i Krzysztof Pietruszka.